Choć za oknami jesień, piłkarze świeckiej Wdy mają już za sobą pierwsze spotkanie rundy rewanżowej, w którym udało się pokonać zespół Luboszanina Trzcianka. To był prawdziwy festiwal goli, bo w meczu padło ich aż 8, w proporcjach 5-3 dla Wdy. Nie brakowało również licznych sytuacji, w których obie drużyny mogły ten wynik jeszcze wyśrubować. Podsumowując, mecz może nie był rozegrany na nazbyt wysokim poziomie, ale przy tej ilości bramek musiał podobać się nawet najbardziej zgorzkniałym kibicom. Wszyscy też mają nadzieję, że powodzenie z ostatniego spotkania będzie towarzyszyć świeckiej drużynie również na wiosnę, kiedy to przyjdzie jej rozegrać pozostałe mecze drugiej rundy. Dziś zamiast tradycyjnego skrótu z całego spotkania zapraszamy Państwa na prezentację bramek. Czwarta minuta spotkania, wyrównujący trafienie dla gości, Radosław Simson, numer 19.
Dzień dobry Państwu, Michał Partyka, konferencja prasowa po meczu w Dalświecie Lubuszanin-Trzcianka. Mecz zakończył się wynikiem 5-3 dla gospodarzy. Moimi gośćmi trenerzy obu ekip, pan Marian Kurowski, trener zespołu Stapa Lubuszanin-Trzcianka oraz oczywiście pan Marcin Oleniczak, trener w Dalświecie. Panie trenerze, wynik 5-3, niekorzystny dla Was. Mecz naprawdę mógł się bardzo podobać. Obie drużyny stworzyły dużo sytuacji strzeleckich, bo widać, że jeden i drugi zespół gra o pełną pulę w tym meczu. Pierwsza połowa wydawała mi się, że z przewagą i z taką kontrolą w doświecie, niemniej jednak po przerwie strzeliliście dwie bramki i była prawdziwa wymiana ciosów. Cztery bramki straciliście po stałych fragmentach gry i chyba tutaj był klucz do zwycięstwa właśnie w doświecie, dobrze wykonywane stałe fragmenty. A pan dużo racji w ocenie tego spotkania. Ja oceniam swój zespół i pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu. Natychmiastowe zmiany w przerwę spowodowały inne oblicze zespołu. I mam tutaj olbrzymie pretensje, bo cztery bramki stracone po stałych fragmentach, no to rzadko się zdarza, a inaczej strzelając trzy bramki na wyjeździe i przegrać mecz, to już jest kompletne kuriozum. Natomiast mecz musiał być ciekawy, no bo jeżeli pada 8 bramek, to mecz musi być ciekawy. W naszym wykonaniu druga połowa zdecydowanie lepsza. Byliśmy stroną atakującą i zabrakło tylko, uważam, przy wyniku 2-1 dla nas pełnej kontroli, zwolnienia tempa. Lepszy zespół, bardziej doświadczony zespół potrafi to zrobić. Natomiast natychmiastowa reakcja, oddana bramka dosłownie w minucie na 2-2 i to chyba było główne. Potem jeszcze doszliśmy na 3-3 i te stałe fragmenty. No z tym mamy problem. Cały czas mamy z tym problem, no i dzisiaj zespół wykorzystał to perfidnie. Panie Marcinie, 5-3, strzeliliśmy 5 bramek dzisiaj. Jest to wynik najlepszy w tym sezonie, bo strzeliliśmy po 4 bramki. Oczywiście strzeliliśmy 6 bramek także drużynie z Leszna, ale 8 bramek w meczu kibice w Świeciu długo nie oglądali. Przy wyniku 1-2 można było odnieść wrażenie, że ten zespół, tak jak pan pokazywał na ławce, że jeszcze bardziej po prostu był zmobilizowany. Że ta stracona bramka tym razem zadziałała naprawdę na chłopaków bardzo mobilizująco. Ruszyli do przodu, strzelili dwie bramki, nie załamali się po wyrównującej bramce na 3-3. Znowu ruszyli do przodu i wiedzieli, że ich mocną stroną są stałe fragmenty, które dzisiaj się udało wykorzystać. Jak pan by skomentował całe zawody dzisiejsze? No ja na pewno się tutaj zgodzę i z panem, i z trenerem gości. Na pewno ten mecz mógł się podobać. Na pewno w pierwszej połowie udało nam się, tak jak sobie zakładaliśmy przed meczem, spodziewaliśmy się, że raczej zespół Trzcianki tutaj nie zaatakuje nas tak wysoko jak w pierwszym meczu w Trzciance od początku meczu. Wiedzieliśmy, że może ta w pierwszej połowie inicjatywa powinna należeć do nas. Strzeliliśmy jedną piękną bramkę, tutaj Mateusz Kordowski się wpisał na listę strzelców. Nie mieliśmy takich bardzo klarownych sytuacji, ale byliśmy kilka razy bliscy podwyższenia rezultatu. No i w przerwie po raz kolejny ostrzegłem mój zespół, wiedziałem, że tutaj trener nie ma nic do stracenia, że nas zespół gości zaatakuje. Niestety no, bramka na 1-1, no, kuriozalny błąd obrońców, dwóch stoperów się skrzyżowało i jeszcze ten drugi, który asekurował niby tego pierwszego, źle wybił piłkę. Później dostajemy bramkę na 2-1 ze stałego fragmentu gry, gdzie też wiedzieliśmy, że tam z tyłu najgroźniejsza broń będzie gości. I za chwilę nie wykorzystujemy sytuacji do pustej bramki. Mateusz trafia w obrońców. I chwała dla chłopaków za to, że się podnieśli, że walczyli do końca, zdeterminowani. Musieliśmy w tym ostatnim meczu, chcieliśmy pokazać kibicom, że naprawdę to jest zespół, który może walczyć o 3 punkty z każdym. Ostatni mecz ze środą, gdzie nie byliśmy lepsi, a uważam, że byliśmy lepszym zespołem, a przegraliśmy. I kilka takich meczów ostatnio było, że niby ładnie gramy, a nie możemy wygrać. I dzisiaj postawiliśmy wszystko na jedną kartę i ten mecz zakończył się naszym zwycięstwem. Myślę, że przy kroju całego meczu zasłużonym. Panie Marcinie, przed nami jeszcze wyjazd do Dopiewa. Troszkę się smuciliśmy, że ta kolejka została nam dorzucona, bo mieliśmy dosyć dużo kłopotów kadrowych. Niemniej jednak sporo zawodników już wyleczyło kontuzję, skład jest szeroki, młodzież tak samo wychodzi na boisko i prezentuje się z dobrej strony, także no cóż, powalczymy pewnie o 3 punkty także w Dopiewie.
Dokładnie. Jedziemy do Dopiewa po 3 punkty. Rok temu akurat tak się złożyło, że udało nam się tam wysoko wygrać. Dzisiaj Dopiewo, z tego co wiem, przegrało swój mecz, przerwało serię. Zremisowało, tak? Po kilku zwycięstwach. Myślę, że tutaj na każdym meczu widać głębokim, że zespół jest przygotowany do tej rundy dobrze. W każdym meczu strzelamy bramki w ostatnich minutach, wytrzymujemy te mecze dobrze i myślę, że jakby były jeszcze 2 mecze, też byśmy sobie poradzili i ławka jest szeroka, tak jak pan mówił. Wyleczyli się chłopacy, od poniedziałku wraca Adrian Talaśka do treningu, także możliwe jest, że za tydzień będę dysponował całym składem. Dzisiaj Bartek wrócił, to też tutaj trzeba podkreślić, że chłopak bardzo chciał po tak ciężkim urazie, po właściwie 2 tygodniach wrócił do gry i dał dobrą zmianę. Też wywalczył i ta jedna bramka miał bardzo dużą zasługę przy niej. I myślę, że spokojnie ten tydzień potrenujemy jeszcze i za tydzień do Dopiewa pojedziemy po 3 punkty. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że ta druga runda się dla nas zaczęła dużo lepiej niż ten cały sezon. Bo przypomnijmy, że już jesteśmy o tyle lepiej, bo pierwszy mecz w tym sezonie, bo to już jest druga runda. Przegraliśmy w Trzciance, dzisiaj wzięliśmy rewanż i mamy już 3 punkty, czyli jesteśmy o 3 punkty bogatsi niż po pierwszej kolejce. Wraz ze mną są także główni bohaterowie dzisiejszego spektaklu, w którym w Daświecie pokonała Lubuszanin Trzcianka 5-3, kapitan drużyny w Daświecie Piotr Żurek i pomocnik Łukasz Wenerski. Piotrze, mecz naprawdę niesamowity, jak już podkreślałeś tutaj po drodze na konferencji. Dawno nie rozegrałeś takiego spotkania. Były też trudne momenty w tym meczu. Przegrywaliśmy 1-2, później goście nawet doprowadzili do remisu 3-3. Jednak wolą walki, ambicją udało się to spotkanie wygrać. Wielkie brawa dla was. Jak ty byś ocenił ze swojej boiskowej perspektywy ten mecz? Myślę, że tworzymy drużynę. Jesteśmy chłopacy z charakterem. W każdym meczu gramy o 3 punkty. Podnieśliśmy się z tak trudnego momentu, gdy przegrywaliśmy i jedna bramka pada po moim błędzie niestety. Podnieśliśmy się i chłopacy, bramkarz niestety obronił mi w samo okienko piłka, szła, czy to obrońca wybił, ale najważniejsze, że są 3 punkty. Dokładnie, nikt nie będzie pamiętał pojedynczego błędu z tego meczu, który się wygrywa. Łukasz, ty dzisiaj bramki też nie strzeliłeś, ale kilka twoich podań naprawdę otwierało kolegom sytuacje bramkowe, po których były groźne sytuacje. Ale powiedz mi taką rzecz. Jesteś zawodnikiem środka pomocy, zawodnikiem walczącym, dużo akcji przerywasz. Bardzo niewdzięczna to rola, bo nie do końca czasami widowiskowa, ale starasz się jak najlepiej tę rolę wypełniać i w dzisiejszym meczu kilka razy naprawdę w groźnych sytuacjach udało ci się przerwać akcję rywali. Tak, bardzo to cieszy, ale w sumie na pochwały zasługuje cały zespół. Każdy wiedział, co robić na boisku, a to, czy ja podam i padnie bramka, czy kolega poda, to jest mało ważne. Ważne, że strzelamy te bramki, sytuacje są, no i w końcu wygraliśmy mecz, który, jak wiemy, staraliśmy się wygrać tydzień temu, nie udało się, graliśmy dobrze dla oka, no nie udało się, ale tym razem zrobiliśmy krok w przód i przełamaliśmy tą złą passę.